Sekcja zwłok 34-letniego Bartosza zaplanowana była na wtorek, jednak niespodziewanie odbyła się w poniedziałek. Pełnomocnik rodziny S. twierdzi, że według posiadanych przez niego informacji 34-latek zmarł z powodu uduszenia. Dotarliśmy do świadków, tak? Z kręgu, że tak powiem, medycznego, którzy widzieli Denata i wiemy o tym z ich informacji, że została złamana krtanica podczas interwencji policji. Po prostu jeden z policjantów po prostu naciskając kolanem złamał chłopakowi krtań, z tego tytułu on się udusił. Tymczasem zastępca prokuratora okręgowego w Legnicy Arkadiusz Kulik zaprzecza informacjom pełnomocnika rodziny. Biegli wykonujący sekcję nie stwierdzili żadnych obrażeń, które mogłyby skutkować zgonem pokrzywdzonego. Jednocześnie biegli stwierdzili, że brak jest obrażeń, które wskazywałyby na duszenie pokrzywdzonego. Zawnioskowali o przeprowadzenie dodatkowych badań, mówię tutaj o badaniach toksykologicznych, jak również badaniach histopatologicznych, które w ocenie biegłych powinny przyczynić się do ustalenia ostatecznej przyczyny zgonu i mechanizmu, w którym ten zgon nastąpił. Pełnomocnik rodziny S. informuje natomiast, że prokuratura nie wydała rodzinie oficjalnego protokołu sekcji zwłok. Nie chcą nam dać sekcji zwłok, nie chcą nam dokumentu dać. Ja powiem to, co mają do ukrycia, skoro są pewni, że zgon nastąpił nie na skutek złamania krtań, no to niech nam dadzą sekcję zwłoki i pokażą, co jest przyczyną, a nie chcą nam dać. Śledztwo ma charakter skomplikowany, natomiast z uwagi na dobro śledztwa prokuratura nie ujawnia szczegółowych informacji. Jest to jedyny powód, dla których prokuratura szerszych informacji o sprawie w tej chwili nie udziela. Pełnomocnik dodaje ponadto, że rodzina chce wyłączenia lubińskiej prokuratury ze śledztwa. Wnoszę o wyłączenie prokuratury lubińskiej, przekazanie sprawy obojętnie gdzie, tylko poza nasze województwo. Chcemy uczestniczyć, chcemy, żeby były powtórzone badania, w których my byśmy mogli uczestniczyć, bo nie mieliśmy możliwości uczestniczyć podczas sekcji zwłok. No i będziemy się starali, żeby ona się odbyła w Poznaniu. Przypomnijmy, że obecnie prokuratura prowadzi śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci mieszkańca Lubina oraz przekroczenia uprawnień służbowych przez funkcjonariuszy policji podejmujących wobec niego interwencję.